Witajcie, kochani, witajcie w tę absolutnie cudną pogodę. Tu, gdzie jestem, to jest park nad wodą. Na koniec Wam, jeśli nie zapomnę, pokażę, co jest w łodzie, plaża. No, a za mną drzewa chronione. Wszystko, co tu jest, czy to motyle, czy cokolwiek, ja już tu kiedyś raz nagrywałam, albo i dwa. Jest wszystko chronione, ale więcej wody, łodzi, słoneczka, piasku, a więc sobie można potem pochodzić, uziemić się, co jest dzisiaj takie ważne i dalej będzie ważne. Ale wiecie, tak naprawdę dzisiaj jest taka energia, że aż się prosi, żeby powiedzieć coś konkretnie, do rzeczy i ostrzej niż zazwyczaj. Przed samym wyjściem, bo zawsze gdzieś to dla mnie jest w jakiś sposób ważne, co usłyszę jeszcze na koniec. Ja nie oglądam telewizji, ja oglądam Netflix na ekranie telewizyjnym i oglądam YouTube na ekranie telewizyjnym. I tak sobie włączyłam. I chyba był program, który nazywał się Przystanek Historia. Czyli jak więcej dolać betonu. No i tak to wyglądało, tak się to przedstawiało, tak tylko machałam głową na to wszystko. No ale dzisiaj ja Wam powiem, o czym będzie. Numer jeden. Zwierzęta futerkowe na trzecim miejscu po Chinach i Danii. Czy jest się czym szczycić? Numer dwa. Kobiety mają rodzić. Choćby badania lekarskie, lekarze wypowiadali się, że już należy się spodziewać poważnych chorób w przypadku urodzenia, bo już to widać na podstawie płodu. Numer 3. Czy kobieta ciągle musi być uznawana za gorszą od mężczyzny? Czyli seksizm. Numer 4. Różnice nie muszą dzielić. I numer 5. Poradzę dobry film, raczej serial krótki, na Netflix. No więc przejdźmy, kochani, do rzeczy. Numer 1. Te nieszczęsne zwierzęta futerkowe. Polska na trzecim miejscu, słyszę, mówi pewien pan redaktor. Na trzecim miejscu po Chinach. Wiecie, co się dzieje w Yulin w czerwcu każdego roku. Zabijają ponad 10 tysięcy psów. Po to, żeby je jeść. To jest ta kultura. Kultura. Okej. Okay. I po Danii. Polska zajmuje trzecie miejsce. W przemyśle futer. Czyli w zabijaniu zwierząt na futra, mówiąc bez ogródek. Czy można gratulować? No dla mnie to jest wstyd i hańba. To trzecie miejsce. Owszem, ludzie zarabiali na tej hodowli jeszcze kiedy ja byłam dzieckiem. Nawet na terenie mojego miasta było kilka takich osób i dorobiły się majątku. Ale wejdźcie w położenie nie tylko tych zwierząt, tego uboju, ale co kobieta nosi na sobie. Nosi na sobie coś, co jest odzwierciedleniem strachu, przelania krwi bez potrzeby, bo dzisiaj mamy świetne materiały. To nie są czasy kamienia łupanego, kiedy trzeba było zabić zwierzę, żeby się wyżywić, i to na miesiące, na całą zimę na przykład, i mieć futra. Dzisiaj mamy super materiały.
które trzymają nas ciepłymi, milutkimi, fajniutkimi i ogrzewają. Nie ma potrzeby zabijania zwierząt. Zwierzęta, które przez lata często siedziały w klatkach, czyli za kratkami, w niewygodzie, bez wolności i tylko patrzyły, jak inni żyją na wolności, albo i nic nie widziały. Więc to kobiety noszą na sobie, czy mężczyźni, którzy lubią kołnierze, czapki z futra na przykład, cokolwiek futrzane, na ziemi czy na kanapach. Pamiętam, kiedyś w Polsce się wykładało, o skóra, jakie to było modne, oj, z dzika skórę rzucić gdzieś tam, już nie mówiąc o tych wszystkich wypychanych zwierzętach na ścianach. Barbarzyństwo. Barbarzyństwo w najpiękniejszym słowa znaczeniu. Ja przesunę, bo teraz patrzę, że łodziej co tylko jeździ, pływa i tak dalej, może być coraz głośniej. Czy może można spodziewać się dobrego zdrowia i samopoczucia od noszenia tych futer, tych kołnierzy i czapek? No nie z taką energią i nie już dzisiaj. Mówić, że się kocha zwierzęta, a być za ich zabijaniem, zupełnie bez sensu. Dzisiaj tak naprawdę już wam nie powiem, żeby jeść mięso, bo to też było kiedyś. Jeżeli te zwierzęta były kochane w miłości, były wolne, biegały sobie po podwórku, cieszyły się życiem, potem to mięso zabijano, to była jedna rzecz, te zwierzęta zabijane na mięso, ale dzisiaj ten ubój, jeżeli widzieliście jakiekolwiek filmiki, każdy zrobi według swego sumienia, ale od tego się już dobrego zdrowia nie ma. Okej. Więc nad tym trzeba się zastanowić. Numer drugi to były kobiety, które mają rodzić, żeby nie wiem co. No bo tak postanowili mężczyźni. Mają rodzić, choćby lekarze stwierdzili, że jest problem w płodzie, że to dziecko będzie nieszczęśliwe. A co to oni będą żyli? To życie tych dzieci właśnie takich? Nie. To nie oni będą w wózkach inwalidzkich, czy może całe życie przeleżą. I bardzo często, kto się opiekuje takimi dziećmi? Dziecko się w małżeństwie urodzi, tyle pracy przy tym dziecku i ile jest przypadków, o których ja słyszałam, że byłam, daję nogę, bo nie chcę pozostać w tej rodzinie. Nie chcę dzielić się obowiązkami przy takim dziecku. Dlaczego nie powiedzieć tego, jak jest? Co tu owijać w bawełnę? Więc, jeżeli już wejdzie taka ochrona praw nienarodzonego dziecka, to ja proponuję, żeby kobiety absolutnie głosowały, manifestowały, wyszły na ulicę, by ojciec takiego dziecka musiał zostać w rodzinie, musiał się opiekować tak samo jak kobieta. Bo jeżeli pracuje, a kobieta też chce pójść do pracy, a nie być uwiązana dzień i noc przy takim dziecku, ona też ma prawo żyć i spełniać siebie, swoje przeznaczenie i cieszyć się życiem. Koniec, kropka. Dopisek do konstytucji. Czy kobieta ciągle musi być gorsza od mężczyzny? No, świetne pytanie. Jest pojęcie seksizm od seksu. Seksizm. Przyznam się, że ja nigdy nie słyszałam tego w języku polskim. Ale chodzi o to, że i męski, i żeński seks powinien, czyli mężczyzna i kobieta, powinni być sobie równi. I jeżeli tego nie ma, no to właśnie są w związku z tym
problemy, bo tu chodzi o dyskryminację kobiet. Mówi się, że w Stanach Zjednoczonych mamy drugą falę feminizmu. Słuchajcie, jak nie starać się o swoje własne prawa? Kiedyś kobiety musiały wywalczyć prawo do głosowania. Była tragedia, dramat. No, już głosujemy. I ciągle mniej zarabiamy. Ciągle stanowisk więcej obsadzanych jest mężczyznami. A jakie są zarobki? Oczywiście mężczyźni więcej zarabiają. O tym się nawet głośno mówi w Hollywood. Dlaczego my kobiety, aktorki, zarabiamy mniej niż mężczyźni? Tak, już są mężczyźni, aktorzy, dobrzy, którzy mówią, ja nie wezmę więcej pieniędzy niż kobiety, które ze mną grają w filmie. To już mamy, to się zaczęło. I tu jest świetny przykład sędziny Supreme Court, czyli z tego Sądu Najwyższego, federalnego. Już nie da się wnieść sprawy wyżej niż ten sąd. Jak pewno słyszeliście, po 27 latach zasiadania na ławie tego sądu, Ruth Bader Ginsburg, często nazywana RBG, odeszła z tego świata na nowotwora trzustki. No i oczywiście tacy typowi mężczyźni, którzy o kobiecie nie mają wielkiego zdania. Gotować, prać, wychowywać dzieci, podawać obiady, kolacyjki i przytulić. To wszystko. To jest rola kobiety. Dla nich ta kobieta nie miała znaczenia. Ale teraz zastanawiam się, czy dlatego, że są tacy przeciwko kobietom, czy nienawidzą demokratów, czy po prostu nie rozumieją, kto ona była i co ona była. A mówię o tym, ponieważ tak, ona zasiadała, zresztą była wybrana z rąk, jak się nie mylę, Clintona. Z rąk Clintona, czyli przez Clintona w 2013 roku, który ją nominował na tą pozycję. Ta pozycja jest dożywotnia, czyli można być, ona faktycznie była do końca, do samego końca. No bo jak odejść, kiedy prezydentem jest republikanin? Wiecie, to się już zdarzyło, był republikanin, czyli wybrany, bo to nie powinien być republikanin czy demokrata w sądzie. Ja w ogóle tego konceptu do końca nie rozumiem. No albo mamy sprawiedliwość, albo nie. No więc co? Kiedy jest prezydentem, bo to wybierany przez prezydenta, zatwierdzany przez Senat, więc kiedy wybierany jest ktoś, bo prezydentem jest republikanin, no oczywiście, że to będzie sędzia, który ma zapatrywania republikańskie. A jak przez demokratycznego prezydenta, no to wtedy, kiedy ma demokratyczne zapatrywanie. No akurat mówiło się o RBG, że ona miała raczej zapatrywania centralne, ale nie wiem, czy ja w to wierzę. Ona chyba bardziej była liberalna i słynęła z tego, że obstawała nie tylko za kobietami, bo niektórzy mówią tylko za kobietami, ale to też nie jest do końca prawda. Ona słynęła z tego, że była przeciwko dyskryminacji. Czy to mężczyzn, czy kobiet. Dlaczego dyskryminujecie? Dlaczego nie zatrudniliście na przykład takiej czy osoby, chociaż miała wszystkie uprawnienia, wykształcenie, spełniała się czy spełniał? I ona brała takie sprawy. Na samym początku, wiecie, jej losy nie były ciekawe. Ona skończyła Cornell, co to jest super szkoła, słuchajcie, i ona dostała stypendium do Cornell University w Nowym Jorku. Tam spotkała męża, ona była bardzo bystra, bardzo mądra, tam spotkała męża, zaraz miała córkę i zaczęła prawo na Harvard. No to wiecie, to są
te nazwy, które chce się usłyszeć, jak się potem kogoś zatrudnia, że coś takiego skończył. Była jedną z 9 kobiet na roku w Harvard na 500 osób. Tylko 9 kobiet było. Ona była jedną z nich. I była uczennicą, i żoną, i matką. I okazało się, że jej mąż nagle miał nowotwora jąder, jeżeli sobie wyobrażacie taką tragedię. I teraz musiała się przenieść na Columbia University, gdzie dokończyła studia jako numer jeden uczennica. I czy myślicie, że od razu zatrudniono ją w Nowym Jorku? Oczywiście, że nie. Nie chciano zatrudnić, no bo co kobietę my zatrudnimy? No pięknie, że to wszystko skończyłaś, ale jesteś kobietą. I ona sama o sobie mówiła, że trzy rzeczy były przeciwko niej i to nie koniecznie te dwie pierwsze z jej winy. Po pierwsze była Żydówką, po drugie była kobietą i po trzecie była matką. Nie chciano zatrudniać. Będą problemy, dziecko będzie chorować, a w ogóle to ona kobieta. Kobiety się nie liczyły. Więc ona utorowała drogę kobietom, żeby się spełniały, żeby kształciły się i żeby robiły karierę w tym, co kochają. Więc ona nie była owcą w stadzie, która stuliła po sobie uszy i powiedziała, niech mężczyźni mną rządzą. Nic z tych rzeczy. Jestem tylko kobietą, będę siedzieć w domu, gotować, prać, sprzątać i podawać mu kapciuszki, jak wróci do domu i gorący obiadek na stół, bo to jest cała moja rola, bo ja jestem kobietą, żoną i matką. No, to nie z nią były te numery. Wyszła ze stadu owiec, ze stada owiec, czy raczej wypadałoby tu powiedzieć baranów i powiedziała, ja też się liczę, moje życie też ma znaczenie. W latach 70. była zatrudniona jako pierwsza kobieta profesor na Uniwersytecie Columbia, czyli to, co skończyła. Pierwsza kobieta nauczająca tam, bo to był przywilej dla mężczyzn. Uczyła i podjęła się obrony 6 przypadków przed Federalnym Sądem Najwyższym, którym później była sędzią. I na 6 spraw wygrała 5. Wszystkie dotyczyły dyskryminacji. No i później prezydent Clinton w 2013 roku mianował ją sędziną Sądu Federalnego, Supreme Court i resztę już znamy. No była do końca, ponieważ podobno na łożu śmierci powiedziała, niech będzie wybrany jej zastępca, ktokolwiek to będzie, dopiero po 3 listopada, kiedy będzie nowy prezydent już. Czyli 20 stycznia tak naprawdę dopiero obejmuje prezydenturę, więc wtedy niech zajmą się tym. No ale widzicie, pięknym za nadobnym, ona tak może mówić i demokraci o to walczą, oczywiście. I będą o to spory. To nie jest takie, że wszyscy od razu uszy przyklapną i powiedzą tak. Ale podobnie było, kiedy odszedł z tego świata Antonin Scalia. To był z kolei republikański, no, zatrudniony przez republikanów, miał bardzo republikańskie poglądy. Ja się naprawdę zastanawiam szczerze, kiedy teraz o tym tak myślę. Czy sędzia jakikolwiek, a już szczególnie Sądu Najwyższego, jaki istnieje, powinien mieć jakiekolwiek zapatrywania albo demokratyczne, albo republikańskie? To przecież sensu nie ma. Co to za sąd? Co to za sprawiedliwość? No wypowiedzcie się na ten temat, jak wiecie coś więcej. Ale widzicie, Antonin Scalia chyba 6-7 miesięcy nagle zmarł. Nagle. Chyba to było w Teksasie, ja pamiętam to. To był bardzo inteligentny gość. No tak samo jak Ruth Bader Ginsburg. I Scalia był bardzo republikański.
O, najdalej jak można. A ta z kolei Ruth Bader Ginsburg, liberalna, demokratyczne poglądy. Jak się wypowiadali na politykę, na wszystko mieli boom, rozjazd. Ale byli super przyjaciółmi. Dlaczego? Dlatego, że oboje kochali operę. Byli miłośnikami opery. I skupiali się, koncentrowali się na tym, co ich łączy, a nie co dzieje. I to jest dla nas świetny przykład, jeżeli oni potrafili się przyjaźnić. Kompletnie prawo i lewo. Koncentrując się, hej, kochamy operę, kochamy muzykę poważną. Mamy o czym rozmawiać. A nie dopatrujemy się, o, ty jesteś lewak, ty prawak, czy tam pisanka, czy jeszcze coś by było po polsku. Tylko, hej, jesteśmy ludźmi. Ludźmi wykształconymi, inteligentnymi. Okej, mamy inne poglądy polityczno-społeczne, może gospodarcze, kto tam wie co jeszcze. I co tak naprawdę było różne, ale jesteśmy ludźmi. Ale mamy rzeczy, które nas łączą. Skupmy się na tym. To jest lekcja dla nas, kochani, wszystkim. Ale i ona twardo stała na gruncie właśnie, żeby kobiety starały się, dbały, spełniały się, kształciły się. I wiemy już, kochani, bo już mówiłam na wrzesień, że mamy teraz takie układy, że kobiety będą domagać się wolności w małżeństwie, spełniania się, bycia matką, bycia żoną, ale także i posiadanie własnych pasji, hobby, to co kocha robić, to co chce robić. I może też piąć się po drabinach kariery. No właśnie. To my musimy same kobiety się o to starać, słuchajcie. Bo są mężczyźni, którzy z tym żadnego problemu nie mają. A są jeszcze właśnie ci, którzy dolewają betonu i dolewają i ściana staje się coraz wyższa. Chrońmy tego wszystkiego, co było, tej starej energii. A broń Panie Boże. Kobiety mają być kim były? Zwierzęta zabijać, mordować, zarabiać na morderstwach tych zwierząt biednych, na cierpieniu, budować swoje szczęście. Nonsens. Po prostu nonsens. I dzisiaj, kochani, mamy 9 sędziów, jak już jeszcze jako taka dodatkowa informacja zapisałam. 9 sędziów w tym Supreme Court, w tym najwyższym sądzie. Obecnie jedno miejsce jest wolne właśnie po Ruth Bader Ginsburg. Szefem jest John Roberts. Są dwie kobiety. Jeden czarnoskóry sędzia. Najstarszy ma 82 lata mężczyzna. No, te kobiety są po środku. Tutaj najstarsza osoba to mężczyzna w wieku 82 lat. I drugi mężczyzna, najmłodszy z kolei, w wieku 53 lat. Patrzę, żebym niczego nie zapomniała powiedzieć, to co naprawdę istotne i ważne. Wiecie, tak sobie pomyślałam z tymi pomnikami, bo tak się niektórzy upominają, mężczyźni, ci właśnie z tej betonowej rzeczywistości, żeby budować te pomniki, tak jak kochali żołnierzykami się bawić. Może ciągle się bawią? Za dziecka, te czołgi, ta broń, te pistolety, karabiny maszynowe. I bawić się w wojnę i strzelaninę. Tak i dzisiaj chcą tego samego. Dlatego my kobiety powinniśmy absolutnie objąć władzę. Skończyć już tą władzą męską. Zasiadać gdzie się tylko da. Bo ta jej chęć do wojny, do broni, do zbrojenia się,
i do tej starej rzeczywistości, aby mur był coraz większy, no niestety musi upaść. No niestety, kochani, musi upaść, jeżeli chcemy zmian. No i jeżeli już tak, to niech kobiety zaproponują, by zbudować innego typu pomnik. Tak mężczyźni lubią patrzeć na cierpienie, na wojnę, na rzeź. Dlaczego nie zbudować pomnika ciężarnej matki, która już tylko co ma rodzić, te ostatnie bóle, to jej cierpienie. Ciężarna kobieta tylko co mająca urodzić. Ej, taka jest prawda. Chcą cierpienia, niech mają cierpienie. Bo już zapomnieli, że to kobieta ich urodziła i najczęściej wychowała. Co nie znaczy, że mężczyźni nie są ważni. To nie o to chodzi tutaj. I dużo jest cudownych mężczyzn, ja ich osobiście znam. Ale tutaj jest mowa o tych, którzy tacy nie są. To do nich jest ta gadka. Nie uznawać nikogo innego, tylko starą rzeczywistość. Ni LGBT, nic się nie liczy. Ni zwierzęta, ni kobieta, tylko my, co się żołnierzykami chcemy bawić dalej. Film, a raczej seria, który na koniec, już pozytywnie mówiąc, bo zawsze staram się na pozytywną, optymistyczną notę zakończyć. Serial nazywa się The Gift. Jest na Netflix w języku angielskim. Jeżeli byłby w języku polskim, pewno nazywałby się Dar. To nie jest tyle co prezent, jeżeli prezent to duchowy dar. Jest naprawdę świetny i takie niektóre rzeczy sobie wypisałam już z tej końcówki tego filmu. Nie ma nic ważniejszego niż połączenie z duszą. Tak. Albo to czujesz, albo nie. To jest to w tobie w środku. To nie jest gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, i trzeba otwierać nie wiadomo jakie drzwi, bo o tym też była mowa. Żeby gdzieś wejść do wielowymiarowości, to jest w nas, to jest nasza świadomość. To jest połączenie z naszą wyższą świadomością. To nie jest ani religia, ani żaden system. To jest tu wewnątrz. Każdy życiowy wybór, jaki dokonujesz, otwiera więcej wyborów. Wszystko, co robimy, ma efekt na wszystkich i wszystko dookoła. Czyli każde nasze działanie nie tylko wpływa na to, jak kreujemy własną, indywidualną rzeczywistość, ale także jak kreujemy rzeczywistość wokół siebie. Zapomnieliśmy kierować się sercem, bo kierowaliśmy się umysłem. Zapomnieliśmy, kim jesteśmy. Zapomnieliśmy, że wszystko, co istnieje, to jedność. No i była także mowa, nie chcę zepsuć przedstawienia, ale dla tych, którzy oglądać nie będą, że w pewnym momencie pokazane było, że rozstania miłosne w związkach, na przykład para, istnieją z powodu misji życiowej. Misja ważniejsza niż romans, miłość w życiu osobistym. I niektórzy tak właśnie dokładnie odbierają. Czyli okej, to jest fajnie, ale ja mam swoją misję życiową do spełnienia. Ja to rozumiem, ja to czuję i związek to dla mnie za mało. No, a tutaj my mówimy o miłosnym, to teraz co powiedzieć o tych związkach, gdzie już płomień dawno wygasł, gdzie już oboje uważają, że nie da się niczego wskrzesić. A tymczasem może coś woła. Pytanie, czy odpowiesz? Czy przejdziesz na drugą stronę i powiesz: no nie mogę se darować.
że mogłam tyle dobrego zrobić, uczynić, spowodować jakieś zmiany, a nie zrobiłam z tym nic. Czy nie zrobiłam? No kochani, tak naprawdę powiedziałam wszystko, co miałam powiedzieć i akurat słyszę, że zaczynają się odgłosy. Nie wiem, czy słyszycie. Ja sama staram się nie mówić za głośno, bo jest pani, która siedzi gdzieś tam w piasku niedaleko mnie. No oczywiście, że... oczywiście, że muszą jakoś pracę wykonywać, tak. Oczywiście. Dobrze, a teraz na sam koniec pokażę wam to, co ja widzę. To może jednak się nie uspokoi, więc trzeba będzie zakończyć. Albo koszą, albo ścinają, albo Pan Bóg jedyny raczy wiedzieć, co jeszcze robią, żeby zakłócić spokój w takim miejscu. Ok. A więc to jest to. Popatrzcie chwileczkę. Buziaczki i pa, pa, kochani.